Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Danielus, a przed Wami GTA 4, które nagrywam z racji tego, że właśnie tą grę kończę, a przynajmniej zbliżam się do końca, więc postanowiłem, że jeden materiał do miniserii do mnie na kanał muszę wrzucić. Mam atak paniki, Niko, spotkajmy się na przystani numer 45, Całusy, Berni. O mój Boże, znowu ten pedał. Dobra, to więc zrobimy sobie właśnie jedną z misji, być może dwie, zależy czy będą dłuższe czy krótsze. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. A tymczasem ja zasiadam do jednej z moich tutaj fur. Okej. Z radia raczej słucham głównie albo swoich kawałków, których teraz oczywiście z wiadomych względów nie włączę, albo właśnie Vita. Więc zaznaczę sobie tylko cel podróży na mapie i jedziemy. W GTA wcześniej czwórkę grałem, ale niestety nie za dużo. Nie mam czasu teraz. Nagrywam. Grałem niedużo, więc tak naprawdę jeszcze do tej pory, w sumie do teraz, nie wyrobiłem sobie zdania takiego całkowitego na temat tej produkcji. Natomiast w tym momencie jestem w stanie stwierdzić, że to jest naprawdę jedna z fajniejszych gier, w które grałem. Zdecydowanie. Przede wszystkim fabularnie, być może nie jest to jakoś tam mega fajnie opowiedziana historia, czy coś w tym rodzaju, ale to, w jaki sposób jest fabuła poprowadzona, te zabawne dialogi i sytuacje momentami po prostu są zajebiste i za każdym razem, kiedy siadam do GTA 4, mam banana na twarzy i wiem, że za chwilę coś się śmiesznego wydarzy, coś fajnego, jakaś epicka akcja, trzeba będzie kogoś załatwić, trzeba będzie gdzieś coś podpierdzielić, towar dowieść albo towar ukraść i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie poza tym robić setki rzeczy, które tutaj są dostępne, umawiać się z ludźmi, kraść samochody, wyścigać się i tak dalej, i tak dalej. O panienkach, lekkich obyczajów nie wspominając już tak szczegółowo. Więc, no i zresztą wszyscy o tym dobrze wiecie, bo na pewno graliście już dawno i przeszliście GTA 4. Ja natomiast, jak mówię, sobie dopiero teraz kończę, z racji tego, że piątka wychodzi niebawem. Mam nadzieję, że na PC ta wyjdzie również i to w miarę szybko. No ale póki co jedziemy do tego pedała. Jeżeli dobrze pamiętam. Tędy? Dobra, może być tędy. Świetne miasto, ekstra kapitalna wręcz bym powiedział, prawa audiowizualna. Czego więcej chcieć od gry? Gdzie jesteś, geju? Ahoj, chłopcy. Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god, you're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited. What are we doing here? We're going to have fun! Fun? Yes! It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the Mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us! What is fun? Honey, you are stressed. Oh. Goodbye, Florian. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me.
Come on, Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right, let's have fun. No i właśnie o czymś takim mówiłem. That's where the best rays are going to be. Czy to nie jest zajebiste? Szczerze mówiąc, to zaczynam dobrze się bawić z tym pedałem, tak naprawdę. Bo te scenki właśnie z nim są najlepiej chyba zrobione pod względem komediowym. It's a nightmare. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some F-U-N. Zabawmy się. Jak to brzmi? Dobra, ciekawy jestem, co tutaj się w ogóle podzieje, bo wątpię, żeby to miało być tylko i wyłącznie związane z tym, że mamy się przepłynąć. Jakaś grubsza akcja na bank tutaj będzie miała miejsce. A proszę, jakaś ładna plaża. Perfect, sweetie. Let's stop. Oho. Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! Scratch that! Not so cute! Ruzhny Rusi! Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. O mój Boże. Tak jak mówiłem. No i mamy akcję na morzu tym razem. Bryce's wife is going to freak out about his boat. This was meant to be a fun day, Nico. Why does everything that's meant to be fun have to be so miserable? I don't know. We just got to get these guys or they'll just come back. I told you that there was no time for this. Za daleko jestem jeszcze, żeby ich za nie trafić. You, Bernie, are in this too. Chociaż może na ślepo kogoś trafię parę razy, później szybciej, łatwiej będzie go wykończyć. A może im łajba w końcu wybuchnie? To też jest przecież prawdopodobne. Dobra, ze spacją lepiej się skręca, tyle pamiętam z ostatniego pływania. Kurde, bo uciekają. Szybciej, 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 szybciej! Oczywiście tu musi być skocznia. Jakby mi było zabawy za mało, nie? No, ale to efektowne dosyć było. Come on, come on, come on, come on! Mój Boże, dajcie tutaj coś sensownego. Za daleko. Nic nie zrobię. I like them tight, but not that tight. To się trafiła misja. Cholera, no policja już. Załatwienie? Miko, you are my knight in shining armor. Thank you. I'm sorry our fun day wasn't so very much fun. See you soon. No ja myślę, że Niko był raczej zadowolony. Także misja dosyć sprawnie i szybko poszła, więc myślę, że zajmiemy się jeszcze jedną. Oczywiście to zapiszemy. I teraz tak, czy ja tutaj mam jakąś łódkę blisko, motorówkę czy cokolwiek? Nie za bardzo. Zerknijmy na mapę. Mam tutaj Derricka, do którego możemy pojechać, Jimmy'ego Pegorino. Mamy też tutaj zleceniodawcę. Tam jeszcze nie byłem, więc nawet nie wiem, co na mnie czeka.
Więc najprawdopodobniej udamy się do Derika. Chyba, że ktoś wcześniej zadzwoni. Trzeba będzie tutaj dotrzeć jeszcze na miejsce. Więc przypuszczam, że tutaj zrobię małe cięcie i po prostu zaczniemy grę, jak będę. Zaczniemy dalej zabawę, grę, jak będę dojeżdżał na miejsce. Także widzimy się za moment. Okej, dojeżdżamy do Derika. Także wracamy, jestem z powrotem. No i mam nadzieję, że jakaś tutaj ciekawa, nie za długa, przynajmniej nie za mocno długa misja nam się trafi. Aha, nic na dole, to ja skakał tutaj raczej nie będę. A tak swoją drogą jestem ciekawy, czy da się przeskoczyć na drugą stronę rzeki. Muszę któregoś razu sprawdzić, zapamiętać dobrze miejsce na mapie, co raczej problemem nie będzie. No dobra, panie Deriku. Tu raczej już tak wesoło nie będzie, jak było wcześniej. No ale to są właśnie dwie strony z w sumie wielu GTA 4. Niania. Czyżby znowu pływanie motorówką? You're man in the shot for us, Nico. Contacts are these coordinates. Wspólnik, tak? Nie ma sprawy. Szkoda, że akurat pływanie motorówką się trafiło. We all cared about the same stuff. We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, then. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talked. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me. Okej. Okay. Oczywiście w momentach, kiedy oni gadają, ja specjalnie się nie odzywam, żeby można było poczytać się czegoś dowiedzieć, posłuchać ich. Fox boy. Yes, I Kim. You Derica? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Dobra. Czyli będzie pewnie znowu jakaś fajna akcja. Tym razem będę musiał osłaniać pewnie ten jacht z przodu. Another immigrant arriving in this city. Trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. What the fuck is this? Think I got a clue? Use our boat to shield Tim from these fuckers. I don't give a shit if this thing sinks. We got to... I'd rather swim home tonight than come back okay, tomorrow to die zdjęta. For those notes. Nie, jeszcze żyje? Dobra, nieważne. O cholera, co to było? Aha, wybuchy. Dobra. Następny. Dobra, stary, ty zajmij się może tyłem, żeby on to zrozumiał. I tak zrobił, to by było fajne. On strzela, czy nie? Tam został chyba tylko... koleś, który tym steruje. O, już nikt. A śmigłowiec też to jest śmigłowiec wroga. O cholera. Noż cholera. Też nie. Dostał, dobra. No. Łap Niko za ster. No. Nie wiem, czemu nie chciało załapać.
How'd they know we were here? I don't know. I told my dealer I was good for the money I owed him. Maybe a few people at the pub I borrowed money from as well. He'll say anything for a fix. I wouldn't know. Could be a coincidence anyway. Or fate. You sound like my mother. Dobra, niech on prowadzi. W sumie mam jego osłaniać. Strasznie podoba mi się tutaj animacja wody, jest zrobiona kapitalnie. Zresztą myślę, że w ogóle ta gra spokojnie sobie daje radę, jeżeli chodzi o wygląd. Biorąc pod uwagę, że jest tak olbrzymim sandboxem, to naprawdę tutaj jest świetny kawał dobrej roboty odwalony przez twórców. No i dotarliśmy do kumpli tego kolesia. Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. No i proszę, kolejna misja zaliczona, plus 7000 dolców w kieszeni, więc jest dobrze. Więc to były krótkie, bo krótkie, ale myślę, że dosyć fajne, szczególnie ta pierwsza, świetna zabawa. Misje z GTA 4, które właśnie kończę i mam nadzieję, że ten odcinek w ramach miniserii wam się spodoba. Także dajcie znać w komentarzach, a ci, którzy nie grali w GTA 4, niech wiedzą, że dużo stracili i że jest dużo czasu jeszcze, żeby to nadrobić przed premierą piątki. Trzymajcie się, dzięki za uwagę i do usłyszenia.